Czy wiesz, że możesz wpisać w komórki Excela określone wartości, na przykład przedział dat, i sprawić, że staną się one częścią zapytania do bazy danych SQL? W tej lekcji dowiesz się właśnie, jak sparametryzować zapytania z poziomu arkusza. W jednym z projektów postawiono przed nami wyzwanie, żeby z pomocą Power Query zbudować możliwość wysyłania zapytań bezpośrednio do bazy danych systemu finansowego w taki sposób, żeby użytkownik końcowy sam mógł określić pewne parametry tego zapytania, na przykład data start, data stop, jakaś konkretna kategoria, na przykład nazwa spółki. Okazało się, że jest to możliwe, a proces wygląda następująco. W kroku pierwszym utwórz sobie Twoją tabelę z parametrem. Idealnie, jeśli ta tabela będzie miała od razu komórkę ustawioną z formatowaniem na tekstowe, w taki sposób, żeby użytkownik po wpisaniu konkretnej daty od razu uzyskał datę w formacie z myślnikami, który później będziemy wysyłać do bazy danych SQL-owej. Taka tabela z parametrami poprzez Ctrl-T staje się obiektem typu tabela, a obiekty typu tabela poprzez dane i pobierz dane z tabeli zakresu jesteśmy w stanie wczytywać bezpośrednio z otwartego Excela do edytora zapytań Power Query. Idealnie, jeśli ta data wczyta się od razu jako tekstowa, więc ten typ danych, który się tutaj ustawił, jest nieprawidłowy i koniecznie ta data musi być tutaj zapisana tekstowo, więc zamienię bieżący krok, żeby ją właśnie w taki sposób ustawić. I teraz taki trik, który przyda się później też przy innych parametrach. Stajemy na tej pojedynczej komórce, która jest wynikiem naszego zapytania, klikamy prawym przyciskiem i wyszczególnij. W ten sposób powstaje pewien parametr, a nasze zapytanie zmienia w ogóle swoją definicję i staje się po prostu takim pojedynczym elementem. Teraz to zapytanie musi w sobie mieć też zapytanie SQL-owe, żeby można było to zapytanie wysłać bezpośrednio do bazy. Ja już takie zapytanie tutaj przygotowałem i pokażę, że jest to zapytanie bezpośrednio do bazy danych, do konkretnej tabeli, wykorzystujące podstawowe operacje z języka SQL. Natomiast to, co mnie tutaj interesuje, jest tu zaznaczona operacja filtrowania dat w taki sposób, żeby nie podciągnąć całej tabeli, tylko daty z określonego przedziału. Tutaj datą graniczną jest 1 stycznia 2006 roku. I teraz takie zapytanie, które zwraca mi tabelę, w edytorze zaawansowanym mogę sobie podejrzeć, a następnie kopiuję sobie tę linijkę właśnie zapytania wraz z nazwą kroku źródło. Następnie wchodzę do tego mojego zapytania, gdzie mam parametry, i też wchodzę do edytora zaawansowanego. No i tutaj bez takiej zaawansowanej edycji pewnie zrobić by się tego nie udało. Dopisuję przecinek, żeby zaakcentować, że będę wstawiał nową linijkę, i po wciśnięciu Enter wklejam sobie to moje zapytanie do SQL-a i zmieniam też krok na źródło 2, gdyż źródło jest już zarezerwowane dla mojego pierwszego kroku źródło, i też na końcu tego mojego zapytania chciałbym zobaczyć wynik tego mojego przeliczenia. Na ten moment nic w tym moim zapytaniu nie zmieniłem i po kliknięciu gotowe otrzymam ponownie tę moją tabelkę, bo tak naprawdę te elementy związane z pobieraniem parametru są w tym momencie ignorowane. No i teraz największe wyzwanie jest takie, żeby ten parametr o nazwie data, czyli to jest ta data z mojej tabeli, podpiąć tutaj do tego zapytania. Oto przykład, jak to powinno wyglądać na końcu. Kończymy znakiem cudzysłów, ale za apostrofem, tak żeby zaakcentować, że zaraz ten nasz parametr tekstowy data zostanie podany. Później łączymy teksty z naszym parametrem data, który jest pobierany z poprzedniego kroku, i jeszcze dodatkowo łączymy tekst z apostrofem kończącym, który musi zamknąć ten parametr daty, no i później kończy się cała funkcja konwertująca i całe też nasze zapytanie. Co się stanie, jak kliknę teraz gotowe? W moim przypadku otrzymałem tabelę, dla której jest już ustawiony na poziomie zapytania SQL-owego filtr po datach, i po kliknięciu zamknij i załaduj, taka tabelka mi się załaduje do Excela.
Na koniec mogę ją sobie zaznaczyć całą Ctrl A, Ctrl X, żeby ją wyciąć i przeklejam ją sobie gdzieś poniżej tego mojego zapytania w taki sposób, żeby wprowadzenie innej daty można było od razu obserwować po kliknięciu odśwież wszystko na karcie dane. Wysyłanie takich zapytań wiąże się jeszcze z takim dodatkowym ostrzeżeniem i komunikatem, że wysyłamy tam zapytanie takie macierzyste i właśnie takie okienko trzeba jeszcze przeklikać, po czym możemy zobaczyć, że w mojej tabeli zostało już tylko 226 wierszy. No i teraz jako użytkownik wystarczy, że podam inną datę, inny przedział dat, gdyby ten scenariusz był bardziej rozbudowany, kilka kategorii i mogę takim zapytaniem strzelać bezpośrednio do bazy. Bazy danych i hurtownie danych za nami. Teraz czas na rozprawienie się z tematem kostek. Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj mój kanał.